Cześć, kłania się Mariusz Trupacz. Czym jest dla mnie Polana Kultury w Orzeszu? Jest Mekką, oazą kultury, spokoju, pozytywnego działania i myślenia. To jest lek na całe zło. Działajcie tak dalej, bo robicie świetną robotę. Dajecie szansę innym, dajecie szansę odnaleźć się w tak trudnych czasach. Przekazujcie to, co potraficie, a potraficie dużo, a wiem, że jeszcze możecie więcej. Naprawdę, wzorzec do naśladowania i gratulacje dla Was i dla Waszej szefowej. Pozdrawiam serdecznie. Pa. Ksiądz major Straży Granicznej Marcin Pysz. Proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu. W bibliotece w Orzeszu byłem na zaproszenie organizatorów spotkań ekumenicznych, gdzie rozmawialiśmy o różnych wyznaniach osób mieszkających na terenie naszego powiatu, gminy Orzesz. Był to wyjątkowy czas, kiedy mogłem zobaczyć wspaniałą bibliotekę w Orzeszu, w której pracują wspaniali ludzie. Serdecznie zapraszam i polecam, aby odwiedzić to miejsce. Dzień dobry. Witam Państwa wszystkich, którzy macie przyjemność gościć w Polanie Kultury w Orzeszu, podobnie jak ja miałam taką przyjemność wielokrotnie. I słowo przyjemność użyte tutaj jest nieprzypadkowo. Każda wizyta w tym miejscu, które jest instytucją kultury, wiąże się dla mnie z ogromną radością. Bo tak jak teraz mamy wiosnę, myślę, że słychać ptaki ćwierkające tutaj w moim ogrodzie, tak też ja mam wrażenie, że Polana Kultury rozkwita tak naprawdę każdego dnia. Miałam okazję współpracować przez lata jako kierownik szkoły artystycznej, także miałam zaszczyt być goszczona na spotkaniach autorskich. Prowadziłam także wykłady na Uniwersytecie III wieku w salach Polany Kultury. Miałam też przyjemność gościć w Radiu Orzysz i współpracować też na płaszczyźnie psychologicznej i trenerskiej. Jest więc tego sporo, jak Państwo widzicie. I nie ukrywam, że za każdym razem, kiedy myślę sobie o Orzeszu, to właśnie kojarzy mi się on z Polaną Kultury i robi mi się tak ciepło na sercu, że instytucja kultury może mieć w sobie tyle ducha. Bo instytucja kultury to nie tylko budynki, które oczywiście są przepięknie, macie Państwo cudowną infrastrukturę, są odremontowane zgodnie z wszelkimi standardami i estetycznymi, i technicznymi, ale instytucja kultury to przede wszystkim duch miejsca. I Państwo macie takiego ducha. Duch miejsca, czyli genius loci. Tworzą go właśnie ludzie. Tworzy go załoga na czele z niesamowicie kreatywną panią Joanną. Tworzą instruktorzy, tworzą wszyscy pracownicy i wszystkie osoby, które korzystają z oferty Polany Kultury. Naprawdę serdecznie gratuluję Wam takiej działalności i cieszę się, że tak blisko Ełku jest tak cudowna instytucja kultury. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Aneta Zamojska. Ostrowskie Ognisko Muzyczne w Piszu z filią w Orzeszu. Piski chór kameralny. Polana Kultury. Piękne. To nie tylko piękna nazwa, bardzo oryginalna, tajemnicza, ale to również ludzie, którzy się tutaj spotykają, pracują. Mam tu na myśli przede wszystkim panią dyrektor, znakomicie pracującą osobę, jak również jej bardzo oddaną i profesjonalną załogę. Współpracuję już od wielu lat, jestem osobą dojeżdżającą z zewnątrz, ale czuję się tutaj bardzo dobrze, są to ludzie bardzo życzliwi. Współpracowałem w ramach Orzeskich Dni Folkloru, w ramach przyjazdu koncertów moich chórów, jak również w ramach współpracy z ogniskiem Polany Kultury, z ogniskiem muzycznym. Tak jak powiedziałem, czuję się tutaj bardzo dobrze, chętnie przyjeżdżam, mamy bardzo dobre warunki do pracy, czuję tutaj atmosferę pracy, ludzie są kompetentni, życzliwi i wszystkiego najlepszego w Dniu Działacza Kultury wszystkim pracownikom Polany Kultury.
Dzień dobry, Kamila Guzewicz. Chciałabym mocno pozdrowić, uściskać i wycałować Polany Kultury w Orzeszu. Chciałabym też podziękować za możliwość współpracy. Realizowałam tam kilka projektów, m.in. Bardzo Młodą Kulturę. Dzięki współpracy z Domem Kultury nagrałam również kolędy i nagraliśmy płytę z zespołem Orzeszanki. Współpraca była wyjątkowa. Rzadkością jest Dom Kultury prowadzony przez ludzi z pasją, przez ludzi kultury. Bardzo jestem wdzięczna za możliwość współpracy i za to, że pokazano mi, jak łatwo współtworzy się kulturę z ludźmi, którzy o tej kulturze wiedzą bardzo dużo i też się nią interesują. Mam nadzieję, że takich domów kultury w naszym kraju będzie coraz więcej, że ludzie kultury będą tworzyli kulturę. Dziękuję. Michał Misztal, Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Chcąc opowiedzieć więcej o Polanie Kultury i ludziach, którzy tworzą to niezwykłe miejsce, warto rozszyfrować samą nazwę, w której kryją się wszystkie cechy tego niezwykłego miejsca na kulturalnej mapie Mazur. Więc po pierwsze P to pomysłowość, która jest tym, co wyróżnia Orzeską Polanę Kultury. O to sam Orzysz, czyli miejsce, miasto na skrzyżowaniu dróg, ale na skrzyżowaniu różnych idei, pomysłów, w samym sercu krainy Wielkich Jezior Mazurskich. L to ludzie, pracownicy Polany Kultury, współpracownicy, mieszkańcy Orzysza, którzy tworzą to miejsce i wspierający działalność samej Polany Kultury, władze samorządowe Orzysza. A to aktywność, która jest widoczna na każdym kroku, a powiedziałbym nawet więcej, że w tym czasie pandemii przejawiała się ona szczególnie, bo była widoczna w różnych pomysłowych, kreatywnych inicjatywach podejmowanych w przestrzeni wirtualnej. N to nowoczesność, możliwa dzięki wszystkim innowacjom i projektom realizowanym przez Polanę Kultury, widocznym w przestrzeni miejskiej Orzysza. I A artystycznie, czyli tak jak powinno być na Polanie Kultury. Jest to miejsce tworzenia i miejsce, z którego można czerpać inspiracje i które tą inspirację i motywację do działania daje. I moim zdaniem w tej nazwie Polana Kultury zamyka się wszystko, co to miejsce wyróżnia i z czego wszyscy mieszkańcy naszej gminy, naszego powiatu, naszego regionu mogą czerpać. Pozdrawiam. Michał Misztal, Muzeum Michała Kajki w Ogródku.